Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku FIFA 17 Ultimate Team. Będzie on z komentarzem nie na żywo, ponieważ działo się dosyć dużo. Na wstępie rozpoczynamy od nagród za ligę weekendową oraz za miesięczne FUT Champions. Niestety, tak jak mówiłem wcześniej, srebro, czyli jedna srebrna specjalna karta, jednak Gold 3 to oznacza 30 tysięcy monet i w sumie 3 paczki. Rozpoczynamy od tej miesięcznej. Liczyłem na Eliunusiego, to jest Norwyk, który posiada 5 gwiazdek sztuczek, jednak niestety nie dostałem go. Dostałem piłkarza, który ma 5 gwiazdek słabszej nogi, zawsze coś Osako. Piłkarz FC Köln, Bundesliga, nie użyję go, ale ładny kolor. Szkoda, że ma takie tempo, ale okej, dalej przeszedłem do nagród za tygodniowe FUT Champions i rozpoczynamy standardowo. No słuchajcie, to jest dramat. Tak naprawdę chyba z żadnej paczki nie zarobiłem więcej niż 15 tysięcy. Dobra, raz, gdy trafiłem Hitariana, ale tak, to naprawdę nie ma o czym mówić, nie ma czego pokazywać. Paczka za 50 tysięcy i co trafiam? Cholerny Gary Cahill, proszę państwa. Gary Cahill, który kosztuje 2000, choć pewnie jak sprzedam wszystkich z tej paczki, no to te 10-11 tysięcy dostanę, więc można powiedzieć, że zawsze coś. Jednak słuchajcie, coś zrobiłem. Sprzedałem Eriksena. Zastanawiacie się dlaczego? Bo pojawiło się SBC z Harrym Kane'em. Ja go sprzedałem w dniu właśnie pojawienia się tego wyzwania. Kartę kupiłem za 126 tysięcy, sprzedałem za 207, czyli zarobiłem około 75 tysięcy, bo jeszcze ta prowizja. Cieszę się, że go sprzedałem, bo obecnie jego cena już powoli wraca do normy, więc to był czysty zysk. I stwierdziłem, że będę sobie grał FUT Champions. Jednak ja nic o FUT Champions wam nie będę dzisiaj gadał, bo poszło mi jak poszło. Było wiele zmian, jednak pokażę wam moją najpiękniejszą bramkę. Proszę państwa, Perisic. Po prostu Perisic. Nieprawdopodobny volley w ostatnich chwilach meczu. Piąta bramka w tym spotkaniu, jednak no poważnie. Co za uderzenie. Ale kombinowałem z tymi składami. Nie będę ukrywał, kombinowałem i koniec końców... zrobiłem wyprzedaż, po prostu zrobiłem wyprzedaż i zbudowałem taki skład. Suarez, mój najdroższy transfer w tym roku. 320 tysięcy monet plus. W dodatku Lacazette, Ben Yedder, Turan, Cyprien, Nzonzi za nagrody miesięczne. Show, Bay, Smalling, Walker oraz Begovic, czyli taka klasyczna obrona, choć z tym Bayim sami wiecie jak jest. Jednak od dłuższego czasu chciałem zagrać tym Suarezem i stwierdziłem, że nadszedł ten dzień, że czas to zrobić. Jak się to wszystko potoczyło? Zobaczmy. Ale widzicie, Sona nie sprzedałem, on nadal tam jest. Trochę byłem naiwny, bo myślałem, że przez to, że nagrywam w niedzielę wieczorem, to nie trafię na żadne mocne składy. Tak jest. Tak jest. Najnowszy Harry Kane, Hazard, SBC Vidal. Okropna drużyna. Okropna drużyna oczywiście, wiecie, pod tym względem, że no, na taką trafić to jest koszmar. No i niestety ten koszmar rozpoczął się bardzo szybko, ponieważ już w pierwszych 10 minutach tego meczu Harry Kane trafił bramkę prosto znikąd, następnie dośrodkowanie i Jerome Boateng w 14 minucie. W 14 minucie zdobywał już bramkę na 2-0 i tak jest, doskonale wiecie, że już miałem takie nastawienie, że skoro to się tak zaczyna, to nie ma opcji. Ta piłka po prostu sama wlatywała do mojej siatki, tak naprawdę nic nie stawało jej na drodze, tutaj wiem. Moja doskonała interwencja, podanie do Mane, Mane kończy 3-0. Przeciwnik dominował, przeciwnik grał jak cyborg, ale nie dziwię się, miał taki skład plus miał umiejętności, a to jest niestety połączenie, które sprawia, że naprawdę trudno wygrać spotkanie. Wpuściłem Sona na boisko i myślałem, że trafię gola. Oczywiście się myliłem, no bo dlaczego miałby trafić z 5 metrów, prawda? Uderzenie z dystansu, kolejna dobra interwencja Leno. Piłka ląduje pod nogami Suareza i tak jest. Ale 86 minuta. 86 minuta, no przecież ja nie odrobię takich strat. Bardzo ładna bramka Urugwajczyka, ale cały mecz tak naprawdę nie było go widać. Nie czułem tego, przesunąłem go na SPO, no i z tej pozycji udało mu się zdobyć tego naprawdę ładnego gola, ale jednak jak na kartę za 320 tysięcy, to oczekiwałem od niego trochę więcej. Harry Kane mnie dobił jeszcze w 90 i było 4-1. I to nie była dobra prognoza. 3 mecze do końca. Zaczęło się robić trochę ciekawie, ponieważ no muszę coś wygrać, żeby zostać w lidze pierwszej. Jeśli znów przegram, to będę miał naprawdę wielkie problemy. No i cóż, skład mojego przeciwnika. Świetny napad. Inform Mbolo. Najnowszy inform Lewandowskiego. Jednak reszta składu taka sobie. Lewandowski rozpoczął od poprzeczki. To była 9 minuta. Znów Lewandowski i tym razem Begovic broni. No tak jest. Na początku mnóstwo szczęścia. Znów Lewandowski uderza i znów słupek. I jeszcze tutaj nabiłem przeciwnika, jednak no
Ten start nie był najlepszy, ale żeby nie było, też nie miałem szczęścia. Suarez uderza w poprzeczkę i nadal było 0-0, jednak Ben Yedder. Świetne uderzenie znikąd i było 1-0 w 19 minucie, czyli tak jest. Suarez nie trafia, Lewandowski nie trafia, kto trafia? Ben Yedder, czyli piłka za 1000 monet. W dodatku w jakim stylu, a sobie obejrzałem powtórkę, no bo co jak co? Niezłe uderzenie, takie... Nie wiem, jaką częścią buta on to uderzył, no ale później szybka odpowiedź Embolo. Było już 1-1, Bai traci piłkę, 1-2, następnie znów Lewandowski, Begovic zachował się jak ręcznik, 1-3, znaczy nie wiem jak się zachowuje ręcznik, no ale po prostu czułem się jakby tego bramkarza tam po prostu nie było. Lewandowski przyjmuje piłkę, co za zwinność, uderzenie i dobitka. Nie lewy, jednak do siatki trafił, no chyba Kimiś, no ale po raz kolejny. Na 1-5 w 50 minucie trafił lewy, ja jeszcze się starałem i tak jest, Lacazette trafił na 2-5, jednak zostałem zniszczony. Zostałem zniszczony w meczu, który musiałem wygrać. No i niestety, to oznaczało, że jeśli nie wygram kolejnego spotkania, to amen. To spadam do ligi drugiej, bo od początku tego odcinka walczyłem o utrzymanie. No i patrzę na ten skład, serio, znów jakiś super... Son, Aguero, Sterling, choć czy ja wiem, czy droższe od mojego, wydaje mi się, że wartość podobna. Już Suarez, pierwsza okazja w tym spotkaniu, no ale nie. On nie był w stanie wykończyć. Dobiłby na pustą bramkę, ale sędzia mi przyznał rzut wolny. Dlaczego? Nie wiem. No i uderzyłem prosto w mur. Sędzia mi zabrał przed chwilą gola, bo Suarez miał pustą bramkę. No nikt by mu nie przeszkodził. I naprawdę w tym meczu się starałem. Robiłem wszystko, by wreszcie trafić do siatki. Techniczne uderzenie z dystansu, ale no niestety piłka trafia w poprzeczkę. Dalej Lacazette próbuje szczęścia z dystansu. Nie udaje się. Jeszcze Ben Yedder uderza. No i po raz kolejny świetna interwencja Davida De Gea. I w tym meczu akurat De Gea pokazywał, że jest warty tych monet. No ale wiecie, czasami to pokażę, a czasami nie. Lacazette, pole karne, znów uderzenie, jednak obrona. Jeszcze Ben Yedder wycofuje, bo nie chciałem strzelać z takiego kąta. Nzonzi nie trafia. Nie trafia z 6 metrów. Na szczęście podanie do Lacazette i ten z lewej nogi kończy jak prawdziwy profesor. Naprawdę kapitalny finish i czegoś takiego oczekuje się od dobrych napastników, prawda? Suarez, to mówiłem do ciebie, jednak sobie przed tym meczem postanowiłem, że jak to przegram... to ja to pierdzielę. Ja zmieniam wszystko, buduję nową drużynę. Na szczęście Lacazette trafił i dał mi nadzieję, że to spotkanie wyjdzie, że zgarnę 3 punkty i uda mi się utrzymać w lidze pierwszej. Jednak słuchajcie, do tego czasu przeciwnik nie miał żadnego strzału na bramkę. Jego pierwsze uderzenie, dośrodkowanie, główka i Hyun Min Son. Trafia, nie wiem co to było, trafia w 72 minucie na 1-1. Co się dzieje później? Sterling wjeżdża jak w masło nożem w pole karne, no i... rasowy snajper, Chris Smalling, 2-1. No to stwierdziłem, że dobra, może remis. Cyprian Son nie trafił. Son nie trafił na pustą bramkę. I to oznacza, że po raz pierwszy, chyba w ogóle po raz pierwszy, spadam do ligi drugiej. Albo po raz drugi, nie wiem, jednak ja mam wrażenie, że odkąd awansowałem do tej ligi pierwszej, to ani razu z niej nie spadłem. Albo raz, jednak... naprawdę w to nie wierzyłem i stwierdziłem, że koniec tego. Ta drużyna była beznadziejna. Nie wiem, po co ją w ogóle zbudowałem. Miałem przez chwilę trochę więcej monet i chciałem zrobić coś z tym Suarezem. No i wyprzedałem. Wyprzedałem Suareza. Właściwie wiecie co? Ja tylko tego Suareza sprzedałem. No i innych piłkarzy z ligi włoskiej i ligi hiszpańskiej, których miałem w klubie, bo właściwie nikogo z angielskiej nie sprzedałem i to samo. Son jeszcze u nas został. No i Kante. Nie, to sentyment mam już do tych piłkarzy, a jednak nie potrzebowałem aż tak dużo monet, bo sami widzicie, tam w rogu 217 tysięcy, sprzedam Suareza, będę miał około 340. I powiem krótko. Znaczy nic nie powiem. Po prostu czekajcie na kolejny odcinek. Ja się z wami żegnam. No właśnie, życzę wam miłego dnia. W kolejnym odcinku Hadzi przy piłce, Gorga uderza, co za bramka, co za gol, to jest legenda, proszę państwa, George Hadzi, to już jutro.